za Rzeczpospolitej. Ja mam do panów pytanie odnośnie ustawy 1066. Ustawa nazwana ustawą o bratniej pomocy zakłada interwencję i pomoc służbom polskim przez służby innych krajów na podobnych warunkach. Czy nie widzą panowie zagrożenia suwerenności naszego państwa przez takie działania oraz bezpieczeństwa naszych obywateli? No to są, muszę przyznać, poza moimi obszarami zawodowych zainteresowań, więc tutaj nie odpowiem, ale trzeba powiedzieć w ten sposób, że jeśli chodzi o suwerenność, to ona oczywiście, patrząc tak ogólnie, jeszcze wracając na chwileczkę do problemu tożsamości, pozwolę sobie w tą stronę odpowiedzieć, bo to akurat dla mnie się wiążą sprawy. Tak naprawdę to jest pytanie nie o tyle o naród, co o pojęcie, które może łatwiej wytłumaczyć taką techniczną metodą, potem identyfikator swój obcy. To znaczy pytanie, w którym momencie będzie tak, że Polak dla Portugalczyka i odwrotnie będzie nasz. A to znaczy, no oczywiście on nie jest Polakiem, a Portugalczyk wie, że Polak nie jest Portugalczykiem, ale on jest nasz. A w tym sensie, że jesteśmy z jednego obszaru, tak jak w tej chwili dla Polski Ukrainie jest bardziej nasz niż Syryjczyk. Bardzo przepraszam, muszę przerwać, program zbliża się do końca. Ostatnie pytanie, skoro to program proeuropejski.